I zaczynamy naszą dzisiejszą wycieczkę. Jedziemy do Centrum Kongresowego do Katowic na prezentację Volkswagena ID3. Liczniki pokasowane, w baterii dostępne 26,1 kWh. Temperatura baterii 18, na zewnątrz pokazuje 14, a już 13, no generalnie spada, bo auto ciepłe z garażu wyjechało. Tak realnie jest około 10 stopni, pada deszcz, także dzisiaj warunki kiepskie i zobaczymy, jak nam ta jazda dzisiaj pójdzie. I objeżdżamy przez Tyniec, ponieważ jadąc normalnie ze Skawiny do obwodnicy pokazywało pół godziny dłużej i korek się zaczynał zaraz już za rynkiem w Skawinie, więc to problemem głównym komunikacyjnym są korki i one według mnie powodują dużo więcej opóźnień niż ładowanie samochodu na trasie. No, taka moja dygresja. A przed nami, znaczy w zasadzie po lewej, Balice, a my jedziemy z zawrotną prędkością 14 na godzinę po tejże autostradzie, więc tak jak przypuszczałem, dzisiaj będą spore korki. A po prawej mamy Orlena, a na Orlenie szybką ładowarkę, no oczywiście nie będziemy się tu zatrzymywać, bo mamy w baterii za dużo prądu i sensu to nie ma. Generalnie dzisiaj jestem w stanie objechać tą trasę w tej z powrotem, natomiast no zobaczymy, jak tutaj będzie zużycie i zobaczymy, co i jak. No jak widzicie, pogoda paskudna, zużycie nam wzrasta, 14,2 już mamy, czas nam też wzrasta, pomimo tego, że no jadę dość szybko, na tyle, na ile warunki pozwalają. No ale tak to jest rano niestety czas rośnie, a z zielonego robi się coraz bardziej czerwony na mapach Google'a, co oznacza, że niestety gdzieś się korkuje. I pozostało nam do Katowic 28 km, natomiast czas pokazuje nam już, pokazuje już 30 minut i cały czas rośnie, więc jakieś tam się korki robią. A przy takiej jeździe, że mniej więcej tyle samo aut mnie wyprzedza, co ja wyprzedzam, czyli taka średnia jazda autostradowa, zużycie mamy 17,7 i tak się mniej więcej stabilizuje. Jak gdzieś jedziemy pod górkę, to wzrasta do 18, zjeżdżamy z górki, troszkę spada, natomiast można powiedzieć, że taka jazda autostradą ze średnią prędkością rzędu 120, może na godzinę 110, bo zależy, jak gdzie się da jechać, owocuje zużyciem w tym samochodzie na poziomie 18 kWh na 100 km. A tak to dzisiaj wygląda. Remonty, zwolnienia i tak dalej. I pomimo, że jadę dużo szybciej niż zazwyczaj, to średnia jest tylko 78 na godzinę przy zużyciu prawie 18 kWh. A dodam, że tym autem da się robić zużycia w okolicach 12 kWh przy średniej 90 na godzinę prawie, więc no niestety taka szarpana jazda nie jest fajna. Jak raz się jedzie 140, a zaraz się jedzie 70, a za chwilę się stoi w korku. No ale takie są dzisiaj warunki. No i do tego pada deszcz. Więc jedziemy na światłach, wycieraczkach i ogrzewaniu. No i dodatkowo oczywiście mam włączone ogrzewanie foteli i kierownicy, bo to jest przyjemna sprawa. Jesteśmy tuż przed celem. Przejechane mamy 83 km, zużycie 17,1, 44% pozostało baterii, a średnia tylko 68. Także szybka jazda autostradowa plus korki. No to tak to wygląda. Czas jazdy godzinę 12.